Drodzy widzowie codziennika biblijnego, witam Was 2 września 2024 roku w poniedziałek. Dzisiaj pierwszy dzwonek. Choć coraz więcej szkół odchodzi od dzwonków, aby nie stresować swoich uczniów, to nie ulega wątpliwości, że rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Czasami też robimy coś na ostatni dzwonek, bo nie na wszystko mamy czas i pewne rzeczy robimy krótko przed terminem ich realizacji. Nawet jeśli przygotowujemy się do szkoły na ostatni dzwonek. I nawet jeśli ktoś nie usłyszy dzisiaj czy jutro pierwszego dzwonka na lekcję, to życzę wszystkim, przede wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty, wiele Bożego Błogosławieństwa i wytrwałości w tym nowym roku szkolnym. A my chcemy dzisiaj Poniedziałek na krótko zastanowić się nad słowami, które wyznacza nam jako hasła biblijne przewodnik biblijny z Biblią na co dzień. A hasła te czytamy z Psalmu 147 trzeciego wersu. Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. I w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale 24 wersecie. Czytamy tak. Jego sińce uleczyły Was. Jak wiele słyszy się o ludzkich dramatach, o cierpieniu, o wypadkach, o katastrofach. Każde relacjonowane przez media zdarzenie jest szeroko komentowane w społeczeństwie. Ostatnio usłyszeliśmy o smutnym wydarzeniu, w którym zginęło dwóch strażaków, którzy... Szli nieść pomoc i ratować mienie ludzie, a sami zapłacili najwyższą cenę. Zginęli. Każdego dnia w życiu wielu ludzi pojawia się trudne do zagojenia wydarzenie, pojawiają się rany, które nie mogą się długo zabliźnić, bo ktoś zginął, bo Ktoś usłyszał druzgocącą, łamiącą serce diagnozę. Często nie wiemy, jak rozmawiać z ludźmi, którzy dotknięci są cierpieniem, którzy przeżywają swoje dramaty. Boimy się, że coś powiemy, co może pogłębi jeszcze ich y, sytuację i ich cierpienie. A nieraz wystarczy nasza obecność. Wystarczy pozwolić człowiekowi się wyżalić. Może wypłakać i przede wszystkim nie silić się na dobre rady. Dla człowieka wierzącego, najlepszym terapeutą jest ten, który sam doświadczył nieludzkiego cierpienia, który przyjął razy od swoich przeciwników, a na jego ciele pojawiły się sińce. Najlepszym terapeutą dla nas, Wierzących jest ten, który został zrównany z najgorszymi przestępcami, a mimo to nikogo nie odrzucił. Wręcz przeciwnie, do każdego wyciąga swoje dłonie podnosi, pociesza i daje życie. I obecności tego, który podnosi, który uzdrawia, który pomaga i pociesza życzę każdemu i każdej z Was, na ten dzień i na każdy kolejny dzień waszego życia. Niech dobry Bóg jest z wami przez Chrystusa Jezusa. Amen.